Cześć, to jest mój kanał, proszę Was na kolejny haul unboxowy. Tym razem rzeczy są po 3 zł. No i bez zbędnego wstępu przechodzimy do oglądania rzeczy. Teraz mam tych hauli mniej, niestety, bo mniej jest takich rzeczy, sukienek, jakichś takich lekkich bluzeczek, a ja tak z sweterków nie czuję potrzeby mieć dużo, także teraz mam część rzeczy dla mnie, część rzeczy dla mojej mamy, a i tak nie jest dużo rzeczy, jest tylko 6 rzeczy. No ale pokażę Wam, co udało mi się trafić. Jest to taki miętowy sweterek, pierwsza rzecz, i jest to sweterek dla mojej mamy. I jest w rozmiarze, z tego co pamiętam, M, bo wydaje mi się, że sprawdzałam na sklepie, czy będzie na nią dobry. Nie, jest to rozmiar L jednak, źle zapamiętałam. I jest to mieszanka akrylu i wełny. Bardzo ładny kolor, taki miętowy. Pokażę Wam na sobie na przebitkach, no ale tak jak mówię, to jest dla mojej mamy sweterek. Z przodu właśnie z wzorkiem, a z tyłu jest gładki, tutaj widać, może będzie go bardziej pewnie na przebitkach, a z tyłu jest zupełnie gładki, taki prosty sweterek. Nawet całkiem ładny kolor, Wam powiem, podoba mi się. Tak jak zazwyczaj nie lubię odcienia miętowego, tak ten jest ładny. W ogóle patrzę na monitorze, to on jeszcze inaczej wygląda, już nie tak zupełnie jak miętowy, no ale na żywo to jest miętowy. I tak właśnie patrzę, nawet taki odcień okej, dla mnie by był, ale to jest dla mojej mamy sweterek, już jej powiedziałam, że jej dam. Kolejna rzecz jest to sukienka. W ogóle dosyć śmieszna sprawa z nią, bo najpierw chciałam ją wziąć mojej siostrze, żeby sobie ją przerobiła, bo to jest taki fajny materiał. Ona ma maszynę do szycia, ona lubi sobie czasem coś przerobić i pomyślałam właśnie, bo ona ma w tym kolorze kanapę. I pomyślałam właśnie, że z tego, w sklepie się tak pomyślałam, z tego da się bardzo fajnie, wiecie, odciąć jedną stronę, odciąć drugą stronę, wypchać, po prostu zrobić taką, ubrać w tą poduszkę, zrobić taką poszewkę na poduszkę, bo naprawdę fajnie by to wyglądało. Ale tak jak przyniosłam tą sukienkę do domu, obejrzałam i stwierdziłam, że w sumie nie, bo ja sobie w sumie ją zostawię jako sukienkę, bo jest taka bardzo milutka. Tutaj ma dosyć fajny ten golf, także jak będzie już naprawdę zimno. One z rzeczy żywią złożyć na jakąś papluskę z długim rękawem. Na przebitkach, ponieważ Wam ją pokażę tylko tak na sobie, bo to nie ma sensu jakoś tam się specjalnie ubierać, żeby od nowa się rozbierać, przymierzać kolejną rzecz, ale właśnie jak sobie pomyślałam, no to jak będzie jakoś super zimno, no to po prostu ten golf, to będzie bardzo miłe. Też kolor nawet całkiem mi się o dziwo podoba. Także stwierdziłam, że po prostu to miała być najpierw poduszka, ale pomyślałam, że jednak nie, zostawię ją sobie, nie oddam mojej siostrze, zamiast ja sobie jako sukienkę. W ogóle ona wygląda strasznie tutaj wąsko, ale ona wcale nie jest aż taka wąska, jak wygląda. To jest bardzo elastyczne. Także taka, nie wiem, czemu ona tak wygląda, ale da się to rozciągnąć. Właśnie, bo też patrzyłam, jak myślałam jeszcze, żeby to właśnie zrobić z tego poszewkę na poduszkę, chociaż ładna by ta poszewka była, nie? Ale nie, stawię sobie jako sukienkę. Także miała być przerabiana, a jednak zostawię jako sukienkę. Jest też dla mojej mamy sweterek. Jest to z H&M-u, rozmiar S. Taki prosty, prosty sweterek, dłuższy, luźny. On nie jest zapinany. No trochę szkoda, bo jednak te guziki by się przydały czasami, jak jest chłodniej. Chociaż to teoretycznie można jakieś chatki dorobić, jakiś taki większy guzik z taką pętelką, bo takie rzeczy też się trafiają w sklepach, także chyba można w ten sposób przerobić. No ma kieszenie, chociaż nie wiem, czy będą do czegoś potrzebne, ale taki dosyć ładny, szary, z białą nitką. Patrzę też tu, czy jest skład. O, została kartka. Moje ulubione literki, takie maleńkie, białe na czarnym tle. Ja teoretycznie wzrok mam dobry, ale już na tych literkach, to jak jestem przy lampie, muszę się mocno, mocno przyjrzeć. I to jest 100% akryl. Myślę, że całkiem ładnie ten sweterek wygląda. Będę się miała zadowolona. Kolejna rzecz jest to sukienka dla mnie. O, to jest taka bardzo, bardzo prosta, szara sukienka. Aczkolwiek ona ma tutaj ozdobę w postaci tej falbanki z góry do dołu przez całość. Taka luźniejsza, ma bardziej dopasowane rękawy, co mi się właśnie bardzo podoba, bo nie lubię sukienek, które są takie mocno oversize'owe, także są oversize'owe też tutaj na szerokość, jak i mają też takie rękawy szerokie. Ja lubię właśnie, jak jest sukienka albo dopasowana i masz jakieś takie szerokie rękawy, albo jak jest sukienka właśnie luźna i ma też dopasowane rękawy. Jakoś tak wtedy bardziej się czuję w swoim rozmiarze, niż że mam po prostu za dużą rzecz, ale to jest kompletnie, wiecie, kwestia preferencji tego, co się komu podoba, bo też jak na kimś, to mi się zupełnie inaczej i podobają też rzeczy w innych i też podobają się rzeczy w innych fasonach. Kolejna rzecz, znowu tym razem dla mojej mamy, takie poprzeplatane to wszystko mam. Jest to taka narzutka w bardzo ładnym kolorze,
takiego brązo-szarości. No w sumie to jest taki brązowy kolor, można spokojnie powiedzieć. Bardzo ładnie mi się podoba w niej właśnie to, że ona jest z tyłu tak fajnie troszeczkę ściągnięta taką gumką, także nie jest aż taka luźna, tylko tak fajnie się będzie układała, także z przodu to będzie taka luźniejsza, ale z tyłu to jednak będzie jakiś fason miała, także to mi się w niej podoba. Ma troszkę krótsze rękawki, mogą mieć pewnie dłuższe, ale no powinno być ok. Myślę, że moja mama będzie z niej zadowolona. Jest dosyć ciężka, jak tak ją trzymam, także powinna być ciepła. Nie wiem, czy by się opłacała na wagę, bo naprawdę jest ciężkawa. No, przeciwieństwie do tej sukienki, ta sukienka na wagę to by była zdecydowanie tania. Jest to sukienka marki H&M, w rozmiarze to jest 32, ale on jest naprawdę większy niż ten rozmiar z metki wskazuje, bo to może ona tak wygląda dosyć wąską, ale ona jest z gumką, także nie jest wcale taka malutka, jakby wyglądała tutaj, bo tak jak trzymam, to wygląda tutaj dosyć wąsko. Góra jest taka prześwitująca, cieniutka, no i dół jest z podszewką. Podoba mi się ten wzorek, to jest taka niby panterka, o i to jest właśnie fajnie połączone, także to nie będzie podszewka, nie podjedzie do góry, kiedy góra zostanie na dole. Wiecie, o co chodzi, jak czasami potrafi podszewka podjeżdżać. I że to fajnie jest, nawet jak to nie jest przy testy właśnie w ten sposób szyć, to jest po prostu mega patent, żeby to się wszystko trzymało razem. I tak tutaj do góry jest troszeczkę prześwitująca, ale można coś ewentualnie włożyć, chociaż to jest taka panterka, raczej to nie będzie widać. Podoba mi się, że to jest panterka, ale taka w stonowanych kolorach, bo taka typowa panterka, to chyba bym się nie czuła za dobrze w takich typowych panterkowych kolorach, a ten może być, to jest taki bardziej spokojny i tak nawet nie wiadomo do końca, że to jest panterka, są takie po prostu mazania, ale naprawdę wpadła mi w oko ta sukienka i myślę, że tak jak za tę cenę, to już zupełnie się opłaca i może być taka kiecka. No i to wszystkie moje dzisiejsze łupy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam Was też na mój Instagram, link jest w opisie. No i zobaczcie w następnym filmiku. Cześć!